Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na analizę partii numer 13 z meczu o Mistrzostwo Świata w szachach pomiędzy Janem Niepomniaszczym a Dinklirenem. Przypominam, że panowie grają na dystansie 14 rund i jeżeli nastąpi remis w meczu, to będą dogrywki, ale to jeszcze nic nie wiadomo. Partia numer 13. Przypomnę, że w partii numer 12 panowie rozegrali horror na szachownicy, można by rzec, dlatego że było bardzo mnóstwo błędów. Na pewno ten film znajdziecie w zakładkach lub można sobie po prostu wejść na kanał i zobaczyć ostatni film, przedostatni film oczywiście. Moi drodzy, przejdę od razu do analizy i w trakcie będę mówił, co i jak tutaj się działo i co się będzie działo. Otóż Nepo rozpoczął ruchem E4. Oczywiście przed tą partią aktualny stan meczu jest remisowy, więc walka jest tutaj bardzo wyrównana. E4, E5. Skoczek na f3 ze strony Nepo, skoczek c6, goniec b5, czyli partia hiszpańska jest a6 właśnie po tym ruchu i goniec zagrywa na a4. Tu oczywiście panowie grają tą Hiszpankę już parę razy w tym meczu, grali już wiele razy. I przypomnę tylko, że Dink dobrze gra Hiszpankę czarnymi, dobrze sobie w niej radzi i dobrze sobie radzi i jest w niej taki, myślę, że otrzaskany, aczkolwiek Nepo. No również, jeżeli wybiera ten debiut, to znaczy, że coś tam potrafi, jakby to nie zabrzmiało. Jest roszada, goniec zagrywa na e7. Przypomnę tylko, że jeżeli jest bicie tutaj na e4, to jest taki ciekawy wariant jak d4, jest d5, tu się bije, b5 i tak dalej, i tak dalej. To na przykład wiem, że Magnus Carlsen w ten sposób zagrywał sobie czarnymi niejedną partię, bardzo ciekawe zresztą partie, no ale pewnie coś tam jest już przygotowane, wyszukane, ciężko stwierdzić. No, teoria debiutów w dzisiejszym czasach, żeby grać na najwyższym poziomie, to jest tytaniczna praca. Tu bardzo ciężko zaskoczyć przeciwnika. Goniec e7, posunięcie d3, czyli nic wielkiego, na spokojnie. Jest b5, goniec b3. Idea tutaj też polega na tym, czarnymi, żeby zagrać skoczkiem i zbić tutaj gońca, ale wtedy możemy stracić pionka na e5. Więc w tym momencie Dink wybiera po prostu ruch d6. Nastąpiło c3. W tym momencie jest roszada, nic wielkiego, posunięcie h3, żeby nie wpuścić gońca, ale ten ruch oczywiście się przydaje bardzo często. Tutaj goniec zagrywa na b7. I w tym momencie Nepo, goniec na e3. Jakbyśmy oglądali tę partię i nie wiedzieli, kto gra, to można by było stwierdzić, no grają tutaj zawodnicy początkujący, którzy troszeczkę liznęli teorii i sobie wyprowadzają sposób figury prosty i zrozumiały. No a to taka mała dygresja, takie po prostu wrażenie odnoszę, no ale jednak partia hiszpańska, czy znaczy hiszpańska, bardziej włoska jest taka, że grają i początkujący, i światowy poziom. Hiszpankę już rzadziej grają, jeżeli chodzi o poziom słabszy, powiedzmy. Znaczy grają oczywiście, ale dobra, nie to ma na myśli, nie będę tutaj się już plątał. Jest goniec C2. Chodziło mi po prostu o to, że są takie debiuty, gdzie grają i ludzie na mniejszym szczeblu, o wiele niższym i początkujący, oraz na najwyższym. I to jest też bardzo ciekawe, bo na przykład nie każdy lubi grać, powiedzmy, obronę Greenfelda. Teraz strzelam. To jest debiut rzadszy, powiedzmy, ale grają na pewno na wyższym poziomie ludzie to otwarcie. Jest posunięcie C5, skoczek z B na D2, wieża E8, standardowo. Ta wieża oczywiście wchodzi tutaj do gry, pilnuje pionka, bo zawsze tutaj białe będą planowały D4, więc ta wieża się na pewno przyda. Goniec się schowa na F8. To są takie standardowe też plany ciekawe. Jest A4, poderwanie tutaj troszeczkę skrzydła. Jest ruch H6. No i posunięcie D4 ze strony Nepo, czyli zaczyna się coś dziać teoretycznie. Oczywiście w tej pozycji nie ma jakichś wielkich fajerwerek, ale trzeba bardzo uważać. Tutaj Dink postanowił wybić pionkiem z E na D4, co jest zrozumiałym biciem, bo wieża się otwiera, takie logiczne podejście. Moi drodzy, oczywiście jak pozwolimy sobie na przepchanie pionka, to białe będą nas tutaj bardzo maltretowały i można po prostu, będzie po prostu tu ciężko, będzie ciasno, ten skoczek z A5 nie stoi najlepiej, więc no, wybicie jest jak najbardziej ok, jest wybicie. No i teraz Dink postanowił po prostu zbić pionka. I teraz jak umiemy troszeczkę i kojarzymy struktury na przykład z obrony sycylijskiej, to wiemy, że na przykład ten pionek izolowany nie jest wcale taki tragiczny, więc też to warto wiedzieć i warto mieć taki repertuar debiutowy troszeczkę rozszerzony, żeby troszeczkę kojarzyć sobie w pewnych debiutach pewne struktury. Wtedy jesteśmy w stanie więcej też zrozumieć. Ale tak przy okazji, no tak już mam, że muszę czasem coś szkoleniowego podpowiedzieć. Mam nadzieję, że to jest ok. Moi drodzy, jedziemy z
partią. Skoczek zagrał na c4, tutaj skoczki się wymieniły. No i Nepo zagrywa posunięcie f3. I no, jak widzimy, jest znak zapytania. Ten znak zapytania jest spowodowany tym, że po prostu czarne tu za chwilę będą miały bardzo łatwą grę w środku planszy, w środku szachownicy oczywiście. Dlaczego ten ruch jest zły? No, na logikę, no to nie jest takie złe posunięcie, przecież bronimy pionka. Tutaj silniki podpowiadają, że taki ruch jak hetman e2 byłby lepszy, ale uwaga, bardzo ciężko taki ruch w ogóle zagrać, no bo przecież podchodzimy tak optycznie pod wieżę, tutaj pionek wisi, no oczywiście atakujemy tego. Tutaj czarne na pewno zagrałyby wieża c8, żeby tego pionka przypilnować, to jest taka dobra kotwica tutaj w obozie przeciwnika. No i teraz ruch f3 byłby jak najbardziej prawidłowy. No i tutaj powiedzmy jakiś goniec F8, goniec F2, jeżeli byłoby D5, bo do tego trzeba dążyć, na pewno to jest ruch E5. No i taka pozycja po prostu złożona do gry, tu się nic nie dzieje jakiegoś wielkiego. Ale to nie będziemy się może tak mocno zagłębiać. Przejdźmy dalej do partii, jak się ona toczyła. Jest F3, jest goniec F8. Właśnie, ten ruch jest bardzo ważny, otwiera wieżę i grozimy czasami takim ruchem jak skoczek D5, chociaż on nie jest istotny, teraz bardziej D5 nas interesuje, żeby podrywać centrum. W tym momencie goniec na F2 i moi drodzy D5. I powiem wam, że ta pozycja jest sukcesem czarnych. No bo czarne nie mają tutaj żadnych problemów, ich figury zaczynają fantastycznie oddychać i to jest bardzo duży plus i da się zauważyć. Oczywiście, ja nie twierdzę, że czarne tu mają wygraną pozycję, absolutnie nie. Białe tylko tak zagrały troszkę zachowawczo, można powiedzieć. W ogóle mi się ten układ pionków bardzo nie podoba, kojarzy mi się on też z obrony królewsko-indyjskiej białymi czy z Benoni. I jak jest h3 już tutaj zagrane przy takim łańcuchu pionków, no to tutaj się robiły jakieś takie właśnie słabe pola teoretycznie. Czasami widzę takiego skoczka na F4, który się manewruje, ale to czasami może nie być na to czasu, oczywiście w tym momencie. Tutaj czarne mają inny plan, czyli uderzyć w centrum. Nepo wybił, skoczek wybił na D5, skoczek w centrum, gra kapitalnie. Ja wybieram zawsze te pozycje czarnymi, bez dwóch zdań. Tu po prostu czarne nie mają jakiegoś większego ryzyka, znaczy żadnego bym powiedział nawet. Goniec zagrywa na E4, no ale ding jak to ding, panowie w tym meczu popełniają takie niedokładności. Nie są tutaj jakieś grube błędy, absolutnie, ale wieża E5 to nie wiem po co. Przyznam się szczerze, nie mam pojęcia. No przecież Dink nie może liczyć na to, że białe zbiją tak po prostu skoczka, wieża odbije i jest fajnie. Wtedy tak. Ale bicie nie jest obowiązkowe w szachach, jak wiadomo. No i tutaj bardzo ciekawym ruchem, takim dosyć chytrym, jest zagranie wieża B8. No jeżeli gramy partię hiszpańską, to musimy troszeczkę strategicznie ogarniać, ale ten ruch jest sprytny, dlatego że ta wieża już celuje sobie w słabego pionka B2. Oczywiście pośrednio, bo jeżeli nastąpił wymianę, no to wtedy wiadomo, że ta wieża tutaj fajnie sobie działa i tak wizualnie patrząc nie pozwala za bardzo iść pionkiem i się wymienić. Oczywiście w tym wypadku, jak wieża byłaby otwarta, to mogłoby to nastąpić, ale to też nie jest wszystko takie proste. Po prostu czarne mogłyby przygotować taki ruch wieża B8 i byłoby na pewno przyjemniej. Ale jest wieża E5. Od razu powiem, nie jest to też jakiś fatalny błąd. To jest niewykorzystanie po prostu innego, lepszego posunięcia, więc ten ruch absolutnie nie przegrywa czarnymi. Absolutnie. Moi drodzy, wieża C1 ze strony białych, wieża C8, obrona pionka, nic się nie dzieje i skoczek zagrał na E2. No, wycofanie figury. Okej, teraz Dink nie dostrzegł jednej rzeczy. Zagrał hetman E7. Ten ruch oczywiście też nie jest jakiś fatalny tak naprawdę, ale o wiele lepszą kontynuacją byłoby zagranie hetman E8. Dlaczego? Hetman dosyć sprytnie sobie tutaj zagrywa, nadal operując z wieżą tutaj na linii E. Przy okazji ten goniec oddycha, to jest dosyć istotne. A jeszcze jedna bardzo ważna funkcja, hetman strzela sobie w pionka, więc hetman z D1... jest troszeczkę uwiązany, można by tak powiedzieć. Tutaj pokażę taki wariant, który nastąpił też w partii, dlatego nawiążę do tego hetman E8, a nie hetman E7, dlatego że jakby nastąpił ruch taki jak hetman D4, no to już jest posunięcie nie najlepsze, bo już goniec C5 może zagrać, ale na przykład jak byłoby F5 i goniec G3, to co za chwilę nastąpi w partii, no to tak oczywiście zagrać nie można, bo jest goniec C5, ale to tak mówię teraz, dlatego że w partii po hetman E7 nastąpił hetman D4 i teraz ten hetman jest lepszy oczywiście w centrum, bo tutaj widzimy, goniec nie może zagrać na C5. Jest posunięcie F5 ze strony Dinga i muszę powiedzieć, że Ding oczywiście pewnie widział tutaj tą sytuację i poanalizował. Powiem tak kolokwialnie.
Ding naprawdę ma nerwy ze stali i powiem szczerze, ja bym spanikował, jakbym miał iść na tę pozycję, bo poszło goniec G3 i Ding z zimną krwią wieżą zbił gońca. Oczywiście tutaj poświęcenie jakości, dobra ocena sytuacji gwarantują powiedzmy pewnego rodzaju bezpieczeństwo dla czarnych, ale to nie jest do końca takie oczywiste. Poszło bicie i jeszcze hetman zbił na E4, moi drodzy. Nastąpiły wymiany i wieża zagrała tutaj. Moi drodzy, i ja nie wiem, ja na taką pozycję bym nie poszedł czarnymi. Bałbym się, powiem szczerze, jeszcze grając o tak wielką stawkę, jaki jest tytuł Mistrza Świata. Nerwy ze stali, chłodna kalkulacja. No tu trzeba przyznać, to jest moja tylko ocena, Dink naprawdę jest odważny gość. I teraz nastąpiło skoczek B4. No to jest takie posunięcie. Bardzo się ten ruch chce zagrać, bo chce się wejść na D3. I to jest ludzki, bardzo fajny ruch, ale wpuszczamy wieżę. Jeżeli byśmy chcieli grać inaczej, to przykładowo goniec E7. No i tutaj na przykład mógłby nastąpić skoczek C3. Po wymianie i po wybiciu wieży jest goniec F6 i tak sobie fajnie celujemy w pionka. I to też nie jest taka super oczywista wygrana. Przepraszam, nie jest to oczywisty remis, powiedzmy. Znaczy, komputer twierdzi inaczej, ale na ludzkie oko nie wiem. Bardzo dokładnie zapewne trzeba grać. Jeżeli by zbił pionek, no to jakiś tam szach na C5 i powiem szczerze, że nie chciałbym grać tego czarnymi. Tutaj ja bym widział duże szanse wizualnie białym kolorem. No ale Ding zagrał inaczej. Zagrał inaczej, zagrał skoczkiem na B4, ta wieża znalazła aktywność. Goniec dał szacha, to jest bardzo ważny wtrącony ruch. I król H2. W tym momencie goniec na C6 z atakiem na wieżę i wieża C7. I zobaczcie, że w tej sytuacji no, trzeba tę wieżę wymienić, co jest takim małym sukcesem białych, ale Ding na to idzie. W ogóle niby troszeczkę pasek się przewija na stronę białych, ale tutaj no już zobaczycie, co się stało. Goniec na D5. Piękny ruch, znaczy no piękny, no normalny, bronimy pionka, powiedzmy w ten sposób. Skoczek na C3 i skoczek na D3. No i oczywiście jak tutaj wymiana, no to bijemy wieżę, więc wieża C2. Goniec wrócił na C6, no to jest też fajny taki manewr. Goniec oczywiście tutaj czuje się najlepiej, bo broni pionka, atakuje tutaj. Nastąpiło A5, król się zbliża do centrum, to jest też bardzo ważna lekcja. Oczywiście dla osób początkujących, król do centrum w końcówkach, moi drodzy, koniecznie. Wieża E2. Skoczek C1, wieża E1, skoczek D3, wieża E2, skoczek C1, wieża E1, skoczek D3 i wieża E2. Panowie podpisali remis. Zaskakujące to jest wszystko, ale powiem wam, że no, Ding tu odniósł według mnie duży sukces psychologiczny. Nie dość, że jakość mniej, ale to było zapewne wyliczone. Dobra ocena sytuacji, remis. Czarnym kolorem, a w sobotę, moi drodzy, na dzień dzisiejszy, czyli 29 kwietnia, ostatnia runda meczu Mistrzostwo Świata i Ding gra białymi. Będzie się, mam nadzieję, działo. Ja mówiłem od początku, że kibicuję Dingowi. Liczę na to, że zostanie mistrzem świata. Przypomnę tylko, że Nepo też lubię gościa jako szachistę. I no cóż, oni dają niezłe show. Ale zobaczymy, co się wydarzy. Zobaczymy, czy będą dogrywki. Partia może się wydawać też nieco nudna, aczkolwiek odwaga Dinga w tej partii uważam, że była wielka. I ja biję mu brawo. W meczu jest nadal remis punktowy. W sobotę jest ostatnia runda. Zobaczymy, co się wydarzy. Wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć.